trzecim odcinku zostawiliśmy za sobą Colombo i przenieśliśmy się do pięknego Hikadua. Plaże nas całkowicie zauroczyły i wreszcie poczuliśmy się jak w raju. Zabraliśmy was także do miejscowości Gale, która jest namacalnym dowodem na blisko 500 lat kolonializmu portugalskiego, holenderskiego i brytyjskiego. A dzisiaj zapraszamy was na czwarty odcinek, w którym zamierzamy dostać się tuk-tukiem w głąb wyspy i odwiedzić słynne plantacje herbaty. Pozostańcie z nami i w drogę. A tutaj mamy lokalne rozgrywki krykieta, chłopaki grają. Przypominam raz jeszcze, sport narodowy. Trafiliśmy na całkiem ciekawe wydarzenie. Jest zakończenie sezonu krykietowego i drużyna, która wygrała, to będzie wieszanie flagi tutaj. Właśnie się teraz działo i zebrało się tutaj sporo ludzi. Żółto-czerwone barwy. I oczywiście wszystko przed samym fortem Gale. Jeszcze się zatrzymaliśmy na wyciskany soczek. Taka przyjemność to jakieś złote 80 na szybkości tutaj pan zrobi z lodem. No i poza samym fortem i tą taką starą częścią Gale po turystów, to już tak kolorowo nie jest. Spory chaos, może dlatego, że zbliża się weekend, dużo ludzi, dużo tuk-tuków. Lokalny punkt Totolotka. Ciekawe co na to Komisja Gier i Zakładów Sportowych. I teraz uciekamy nad brzeżem, bo przyczepił się do nas pies i chodził za nami od dobrych 10 minut. On dalej idzie za nami. On dalej za nami idzie, no. Trzeba się urwać do jakiegoś tuk-tuka chyba. Dobra, jesteśmy. Pies z nami oczywiście. Hello! Gale chyba najlepiej obrazuje to, co antropolog Edward Taylor nazwałby dyfuzją kulturową. Z jednej strony mamy fort, w którym przez moment można poczuć się jak w centrum małego portugalskiego miasteczka, a 5 minut dalej macie już zgiełk tuk-tuków, klaksony, kurz i chaos na ulicach. Opuszczając Gale, żegnał nas piękny zachód słońca, a my podziwialiśmy niby dobrze nam znane widoki, które jednak zawsze fascynują. Za każdym rogiem jest coś ciekawego i niespotykanego. Pokonywanie kolejnych kilometrów tuk-tukiem to najlepszy sposób, żeby przyjrzeć się lankijskiej codzienności. Zaufajcie nam, że jeszcze wiele razy będziecie oglądać wyspę właśnie z tej perspektywy. Wróciliśmy do centrum Hikadua, żeby zjeść sobie w miejscu, które nazywa się Happy Roti. Jest podobno na jakimś takim balkonie fajnym i ma dobre oceny. A przy okazji możecie sobie zobaczyć, jak to tutaj wygląda. W sumie całe życie toczy się dookoła jednej głównej ulicy. Wszystko pod turystów. Wycieczki, rzeczy. Jest i nasze miejsce. Damy znać, czy było warto. Ceny bardzo spoko, opinie też, więc tadam. Wejście jest dość strome. Po takich dość stromych schodach na balkon, ale jesteśmy. Będzie jedzone, nie? Tak wygląda to miejsce. Małe, niewielkie. Jest nad główną ulicą. Także to ma plusy, minusy. Jest głośno. Ale jest też klimat. Nie, jest fajnie przy sieci, tak inaczej. No i wieje nawet troszeczkę. Tak. Tylko, że wejście było dość strome. No, wejście było ciężkie. Dajcie znać, czy lubicie piwo imbirowe. Tutaj jest bardzo popularne, smaczne. Oczywiście z piwem to nie ma nic wspólnego, ale jest naprawdę konkretnym napojem. I wzięliśmy sobie tonik na orzeźwienie. I powinny przyjść jeszcze mango lassi.
Trafiło nam się przepyszne mango lassi, bardzo dobre, fajnie podane, w ogóle bardzo czyste miejsce. I no, mango lassi, okejka? Pyszne, bardzo dobre. Bardzo, nie? I takie dość spore. Wjechało nasze roti, czyli taki klasyczny placek z dodatkami, mamy z kurczakiem. Zaraz jeszcze wzięliśmy sobie jedno danie na pół, powinno też dolecieć. Bardzo wygląda apetycznie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj dla nas dzień zaczął się dość wcześnie, było około godziny 6. Teraz mamy 6.30 i zaraz śmigamy spotkać się z naszym kierowcą, który dzisiaj zabierze nas w górzyste tereny Ela. Czyli będą plantacje herbaty, będzie zjazd ziplinem, będzie fajny wodospad. A, no i będzie oczywiście jeszcze ten słynny most, o którym wspominałem, czyli Nine Arches Bridge. Także naprawdę warto. Zostańcie tutaj ze mną i pamiętajcie, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, komentarz. Bardzo Wam dziękuję. A podróż zaczynamy takim oto autkiem, malutkim, ale fajnym, na pewno będzie klima. Mamy ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy, oczywiście jest duża woda, są też spakowane Adidasy, bo będziemy dzisiaj się wspinać na Little's Adam Peak, czyli jeden z takich w sumie chyba większych szczytów tutaj na Sirlance, na pewno nie najwyższy zdecydowanie, ale będziemy mieli jakiś taki godzinny trekking, więc warto było coś ze sobą zabrać. Po dwóch godzinach drogi zatrzymaliśmy się w pierwszym punkcie, jakaś przydrożna stacja benzynowa i restauracje. Udało nam się trochę pospać, więc mam nadzieję, że nie będziemy tacy zmęczeni. Pogoda, no to standard, ponad 30 stopni już. Jednak będziemy tylko my we dwójkę, więc fajnie, nie mieli więcej osób chętnych, dlatego to jest dzisiaj nasz środek transportu już do końca. Bardzo fajne drogi tutaj mają. Spodziewałem się, że będzie dużo gorzej. No ale naprawdę, jak widzicie na drogę szybkiego ruchu lub na autostradę, to jest nieźle, można śmigać. I pierwsze śniadanko, czyli banan. Tak, mam też dla Ciebie. Zaraz trzeba kupić tych bananów więcej. Drobna zmiana planów, jednak pierwszy punkt to będzie wodospad. Jesteśmy już dość wysoko, jesteśmy bardzo blisko Little's Adam Peak, na który będziemy się musieli wdrapać. I też dość blisko Ela. Pytaliśmy w ogóle naszego przewodnika o węże, czy tutaj bywają, szczególnie te jadowite. I powiedział, że tak, oczywiście, że są i są takie dość popularne, przynajmniej w jego stronach. No i co tutaj możemy znaleźć? Są dwa węże, które nazywają się Common Crate i Sri Lankan Crate. Tutaj Wam wpiszę na dole, jak się to tłumaczy. Jest oczywiście też kobra i jest jeszcze bodajże Russell's Viper. No i zaczynamy drogę. To jest dosłownie kawałek od głównej ulicy, więc nie powinno być jakoś strasznie. Jest trochę straganów, pewnie weźmiemy sobie jakiegoś kokoska. Nasz kierowca powiedział, że będzie na nas czekał. Bardzo wygodna opcja, naprawdę spoko. Zobaczymy sobie wszystko za jednym zamachem, nie musimy się spieszyć. Nie ma jakiejś większej grupy, więc warto zapłacić troszeczkę więcej. Jeżeli Wam na tym bardzo zależy, żeby zrobić to w miarę taki sprawny sposób. No dobra, punkt widokowy nie jest za duży, żeby sobie zrobić zdjęcie i oczywiście jest bardzo mocno oblegany. To jest Rawana Waterfall, jeden z większych wodospadów na Sirlance. Jeszcze podeszliśmy z drugiej strony, zobaczyć sobie z drugiego punktu widokowego ten wodospad. Bardzo fajny, szeroki, okazały. Kaskaduje w dół, bardzo spoko. Rawana Waterfall. Ten dym, który chyba widzicie, to są kadzidła, które sobie tutaj rozpalają. Ciekawie to wygląda. No a tak poza tym, poza wodospadem, to niewiele tu jest. Zaraz pewnie będziemy spadać, może jeszcze jakiegoś kokoska weźmiemy, czy banany. Znalazłam kasę. O, pięknie. Co znalazłaś, Ewa? Pochwal się. Ja znalazłam właśnie 5000. Lankijskich rupii, czyli... drodze wracając z wodospadu. Czyli 65 zł. Dobra robota. Oczywiście, że kokosek.
Wybierając kierunek podróży, zawsze macie o nim jakieś wyobrażenia, które tworzą w waszej głowie obraz tego, jak będzie na miejscu. Dla nas Sri Lanka to herbata. Przed przylotem wiedzieliśmy, że plantacje herbaty to obowiązkowy punkt zwiedzania. Wspinając się krętymi drogami w głąb lądu, mijacie ich dziesiątki. Malowniczo rozsiane po niekończących się wzgórzach tworzą ogromny biznes turystyczny, ale i także eksportowy. Rocznie zbiera się tutaj 300 tysięcy ton herbaty, z czego znaczna część trafia do Europy. Jednocześnie napędzając lankijską gospodarkę i dając plantatorom nadzieję na lepsze czasy po kończącym się kryzysie. Nie przedłużając, zapraszamy Was do zbierania. Zaczynam od kupienia biletów, 80 zł za dwie osoby. Zwiedzamy plantację i do tego będzie degustacja herbatki. Zapowiada się dość fajnie, piękne widoki. And the fourth leaf that goes for the local market area. Out of the third and the fourth leaf, 50% that goes and join again with the export quality also. Over and above the two leaf, we have a small bud here. That is the one we call white tea, silver tea, gold tea, all in one. And also all the antioxidant minerals you find in this small tea only. So here in this factory we make only black tea. For that we are taking the whole leaf into our process. White tea, silver tea and the gold tea we are not doing at the moment. That will be done also once a month only. To make black tea, there are about 125 female workers are working in the field. They start work at 7 o'clock in the morning. Out of the total male workers, we are taking out 25% male workers to do sundry works. There are a lot of sundry works are there. As I said, the female workers, they start work at 7 o'clock in the morning, goes on picking. The very first weighing is done at 9 o'clock and the second weighing is done at 12 o'clock and the third one will happen around 4 o'clock in the evening. There are three weighments happening in the field site. When you total together, end of the day, a female worker or male worker must bring 20 kilos to entitle one day's salary. But there are many expert ladies there in the field. They pluck more than the 20, 25, 30, 35, 40 at times. Whatever the kilos they are bringing more than the 20, all that extra kilos will be paid more money for them. Okay. Możesz was zaprezentować, jak będziesz zbierać herbatę na plantacji? Świetnie. Jak do tego wsypywać? Właśnie nie wiem, chyba tak za plecy sobie rzucasz. Nie wiem, zaraz nam pewnie pani pokaże. Jesteś gotowa? 20 kilo i dopiero możesz wracać. Nie słyszałam. Strasznie to nie wygodzi. No to nie było żartem. Trzeba zbierać. Ja wiem, wiem. No i teraz do tyłu możesz rzucać to, co ma zbierasz. Tak, świetnie, to idealnie wpada. Ciężko znaleźć, która to herbata. No, jeżeli chcesz zbierać faktycznie młode liście, to jest ciężko. Kakao, nie? Tak, takie się zbiera, no. No i chodzicie po polu, zbieracie tylko te takie jasne zielone liście, czyli nie też wszystko. Bardzo ciężka praca, 20 kg liści w ciągu jednej zmiany. No i zobaczcie, to jest tradycyjny kosz do zbierania herbaty. Musicie uzbierać 20 kg, a do jednego takiego kosza mniej więcej powinny wejść 2 kg. Zbieracie to na boso, ponieważ podłoże jest tutaj takie średnie, więc pani zbierają to na boso, ponieważ mają podobno najlepszą trakcję. No i cóż, praca jest w systemie czterozmianowym. Jesteśmy tu 10 minut, jest nam strasznie gorąco, słońce pali, ale wielka frajda. No, wchodziło się fajnie, nie? Ale zejście już nie będzie takie fajne w japonkach.
No i naszą przygodę kończymy degustacją czterech różnych rodzajów herbat. Jeszcze nie wiemy, co oznaczają tutaj te napisy na pojemniczkach z herbatkami, ale zaraz się pewnie dowiemy. You see the difference as well? Light is the strongest. You see it? It's very light, it's much stronger. Very light, very delicate in taste. This is most of Europeans, they like first two tea grades. Jak ta najlżejsza? Wiesz co, myślę, że może być trochę aż za słaba, nie? Ale próbowałeś? No nie, nie próbowałem, ale podobno ma najwięcej antyoksydantów i jest taka właśnie najbardziej delikatna w smaku niby. No jest, jest. Dobra, teraz próbujemy drugiej. Zdróweczko. Jest ciut mocniejsza, fajna jest. O, ta jest dobra, no. To jest trzecia jakby od końca, już taka dość mocna, nadaje się idealnie właśnie jakiegoś cynamonu lub kardamonu. Przed nami taka droga, znowu zboczyliśmy na temat węży na Sri Lance. To nie jest ulubiony temat Ewy. Trochę drogi jest przed nami, ale spokojnie. Nawet tutaj pani z laską idzie, więc my też damy radę, akurat po jedzeniu trochę rozchodzimy. Takie widoki nam towarzyszą. Bardzo jest tutaj pięknie, naprawdę przyroda co najmniej porównywalna z tą w Tajlandii albo na Bali. Wszyscy się tu gromadzą, bo mniej więcej o tej godzinie powinien przejeżdżać pociąg, więc wiadomo, że najlepsze foteczki będą wtedy, kiedy właśnie pociąg będzie przejeżdżał. Jest nawet cały rozkład jazdy podany, więc nie ma z tym problemu. Nine Arches Bridge to most dziewięciu łuków, który jest jednym z najbardziej ikonicznych miejsc na wyspie, głównie za sprawą tysięcy zdjęć, jakie możecie obserwować na social media u osób wracających z Sri Lanki. Za czasów brytyjskich pociągi służyły do transportowania herbaty z głębi lądu do portu. Z czasem stały się ulubionym środkiem transportu Lankijczyków, którzy wreszcie mogli w łatwy sposób przemieszczać się po wyspie. Obecnie trasa z Kandy do Ela liczy ponad 160 km, na których pokonanie potrzeba ponad 6 godzin. Jak uważacie? Z tymi widokami myślę, że chyba nie ma co narzekać. Warto było przejść przez tą dżunglę. No, niestety nie za bardzo możemy liczyć na pociąg, ale w ogóle ciekawa sytuacja, bo dzięki naszemu przewodnikowi mogliśmy sobie normalnie polatać dronem i nawet policjanci przyszli zobaczyć, jak latam i jakie są widoki, nawet byli całkiem zaskoczeni, także fajnie, bo w sumie w teorii no to tak nie za bardzo tutaj, ale fajnie, udało się, byli sympatyczni, mili, także wy macie fajne widoki, ja mam fajną pamiątkę, wszyscy są zadowoleni, a pociąg powinien być za 5 minut, ale jest opóźniony o 1,5 godziny. I co? Najsłynniejsza miejscóweczka instagramowa? Bardzo ładna. Bardzo mi się podoba. Bardzo ładna, nie? Tak. Opóźnienie jak w Polsce tych kolei, także... No tak. Dobra, schodzimy jeszcze na dół, bo podobno z dołu też jest fajny widok. Jednak co wycieczka z przewodnikiem, to wycieczka z przewodnikiem. Dobra. To robi robotę. No i to właśnie jest najsłynniejsza miejscówka do zdjęć w okolicy Ela. Trochę się zmachaliśmy. Fajnie było? Bardzo. Bardzo mega fajnie, nie? Bardzo było, no. Został nam ostatni punkt naszej wycieczki. Drapujemy się na Little's Adam Peak. Powinno nam to zająć jakieś 30 minut drogi. Zobaczymy. Dalej jest gorąco. Jest tutaj dużo, dużo lepiej niż u nas w Hikadua.
ale dalej z nas się leje. Jesteśmy lekko zmęczeni, ale są bardzo fajne emocje. Mamy super przewodnika, dużo mogliśmy z nim porozmawiać, dużo nam poopowiadał, także jest bardzo fajnie. A tu macie górę, która nazywa się Ella Rock. Też robi wrażenie, na pewno jest wyższa niż Little Adam's Peak. No i mamy tutaj znaki, że idziemy w dobrym kierunku. Jeszcze się zastanawiamy nad tym ziplinem. Kosztuje jakieś chyba $30. Niestety nie zabrałem swojego GoPro, więc chyba będę musiał pożyczyć, żeby wam to nagrać. No jeszcze zobaczymy, co z tym zrobimy, ale chyba trzeba będzie. Mówisz, kupmy wodę, teraz muszę ją nosić. No noś, trzeba się nawadniać. No i tak to wygląda. Pan tutaj zapewnia nam bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że bezpiecznie dojedziemy. Ja się nie bałam do tego momentu, ale jak mi to założyli, to się zaczęłam bać. Także przyodziani w takie kaski, bezpiecznie śmigamy na górę, żeby sobie zjechać 500 metrów ziplinem nad wzgórzami Ella. No dobrze, to jest punkt startowy i będziemy lecieć sobie tam na dół. Gotowa? Tak. No na Wyspach Zielonego Przylądka było dużo, dużo wyżej. No było gorzej tam. No. Mówiąc szczerze, gdyby nie chęć nagrania materiału na YouTube, to pewnie odpuścilibyśmy tę atrakcję i w sumie słusznie. Uważamy, że $30 za niecałe 30 sekund zjazdu to trochę sporo, ale mamy to już za sobą, więc nie będziemy narzekać. Dużo lepsze widoki oferuje wam szczyt Little Adam's Peak i to właśnie z nim pragniemy was zostawić, jednocześnie zapraszając na 5. odcinek, w którym odwiedzimy Park Narodowy Yalla. Zaufajcie mi, że warto czekać. Trzymajcie się! Jesteśmy na górze, yeah! Fajnie było? Tak, zmęczeni, ale zadowoleni, bardzo zadowoleni. To był naprawdę udany, świetny dzień. To był udany dzień, a teraz wracamy na dół i znowu wracamy do Hika. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek, bo już nie będziemy nic więcej nagrywać. Ładujemy baterie w hotelu, przenośni dosłownie, bo z aparatu też trzeba. I widzimy się jutro na safari prosto z Yalla. Mam nadzieję, że dzień wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, wiecie co robić, możecie zostawić subskrypcję, komentarz. Bardzo wam dziękuję i to chyba tyle.